Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat przebudowy Dworca Zachodniego. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o kolejnych opóźnieniach zakończenia modernizacji Warszawy Zachodniej. Jeszcze parę miesięcy temu wyglądało na to, że przebudowa zakończy się jeszcze w 2024 roku. Jednak spółka PKP PLK poinformowała o kolejnym opóźnieniu. Nowy termin zakończenia przebudowy Dworca Zachodniego oscyluje w okolicach pierwszego kwartału 2025 roku. Jest to już kolejne opóźnienie. Jednak w ostatnim czasie poinformowano, że otworzone zostaną wszystkie perony na Dworcu Zachodnim, a to znacząco może ułatwić komunikację. Dlaczego doszło do kolejnego opóźnienia i na jakim etapie są prace na Dworcu Zachodnim? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu morator.pl pod tytułem Kiedy koniec remontu Dworca Zachodniego? Przebudowa nie zakończy się w 2024 roku. PKP PLK podaje nowy termin. Autorstwa pana Przemysława Zańko-Gulczyńskiego. Oraz artykuł na portalu transportpubliczny.pl pod tytułem PKP PLK otwierają wszystkie perony na Warszawie Zachodniej. Więcej pociągów przez Centralną i Śródmieście. Autorstwa pana Witolda Urbanowicza. Dworzec Warszawa Zachodnia po ukończeniu modernizacji stanie się największym węzłem przesiadkowym w Polsce. Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości stacji i umożliwienie przejazdu nawet 1000 pociągów dziennie. Wartość prac realizowanych przez firmę Budimex to ponad 2 miliardy złotych netto. Warszawa Zachodnia to strategiczna w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów, w tym aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych. Remont dworca wielokrotnie się opóźniał i koszty cały czas się zwiększają. Opóźnienia modernizacji Dworca Zachodniego są już ogromne. Średnio co parę miesięcy mowa jest o kolejnym przesunięciu terminu oddania przebudowanego Dworca Zachodniego, jak czytamy na portalu morator.pl. Potężnie opóźniony remont dworca w Warszawie łapie kolejny poślizg, choć wszystkie perony będą dostępne dla pasażerów już niebawem. Na przejście podziemne poczekamy dłużej. Jak dalej informuje portal morator.pl, remont Warszawy Zachodniej łapał opóźnienie już wielokrotnie. We wrześniu 2023 roku PKP PLK podpisało dwa aneksy z wykonawcą firmą Budimex, które zwiększają jego wynagrodzenie i przesuwają terminy. Oficjalny termin zakończenia prac przy Dworcu Zachodnim to 28 grudnia 2024 roku. Jednak już wiadomo, że nowe przejście podziemne zostanie otwarte dopiero w pierwszej połowie 2025 roku. Jednak dla podróżujących niedługo nastąpi znacząca pozytywna zmiana. Jak podaje PKP PLK, wszystkie zmodernizowane perony będą dostępne dla pasażerów od 9 czerwca 2024 roku. Oznacza to, że podróże staną się wygodniejsze, choć trzeba pamiętać, że roboty budowlane w innych częściach obiektu, m.in. wspomniane przejście podziemne, będą trwały nadal. Jednak nie do wszystkich peronów na Dworcu Zachodnim będzie łatwy dostęp. Nadal utrudnione będzie dotarcie na peron 9. Jak czytamy w źródle, z powodu remontu dworca Warszawa Zachodnia utrudnione jest dojście na peron 9 od strony Alei Jerozolimskich. Przypomnijmy, że znajduje się on na uboczu dworca, z dala od innych peronów. Żeby dojść na peron 9 Warszawy Zachodniej, pasażerowie muszą dotrzeć kładką na peron 8 i dopiero z niego przejść nowym chodnikiem na poziomie gruntu do peronu 9 przez plac budowy. Opóźnienia przy okazji modernizacji Dworca Zachodniego niosą za sobą wiele innych konsekwencji, m.in. opóźnienie remontu linii średnicowej i Dworca Wschodniego. Obecnie planowany termin remontu Dworca Wschodniego to dopiero 2030 rok. Dokładniej opisuje ten temat portal morator.pl. Dokładniejsze terminy zostaną podane, gdy PKP PLK zakończy prace projektowe oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentacji. Opóźnienie wynika z konieczności poprawienia już powstających projektów po tym, jak zmienił się planowany zakres przebudowy.
Wygląda na to, że prace nad modernizacją linii średnicowej w Warszawie będą trwały jeszcze długie lata. Na kanale znajdziecie również materiał o planowanej drugiej linii średnicowej w Warszawie, z którym polecam się zapoznać. Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację, budowa kolejnej linii średnicowej w stolicy to na razie jedynie melodia odległej przyszłości. Należy mieć nadzieję, że remont Warszawy Zachodniej jest już na ostatniej prostej i zakończy się w pierwszym kwartale 2025 roku. A wy co sądzicie na temat Dworca Zachodniego i wielokrotnych opóźnień? Bardzo proszę o zostawienie w komentarzu opinii na ten temat. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.